Dobry wieczór. Dzięki za wszystkie zadane pytania. Bardzo się cieszę, że mogę na nie odpowiedzieć. Co myślę o programowaniu wody? To jest znana rzecz. To prawda, że składamy się z wody. I to prawda, że cząsteczki są naładowane informacją. I to prawda, że jak najbardziej trzeba stosować ten fakt. Więc jak bierzesz sobie wodę, nalewasz, weź ją do prawej ręki i sobie wyobraź, że ją naładowujesz cząsteczkami tego, co chcesz osiągnąć. Dlaczego ja mówię cały czas o cząsteczkach? Ponieważ wszystko w tym świecie składa się z nich. Ludzie, obiekty, zjawiska, to wszystko energia. Więc jeżeli cząsteczki złożą się w odpowiednim czasie, w odpowiedniej kombinacji, dostaniesz to, co chcesz. A więc im więcej masz cząsteczek, które są gotowe słuchać ciebie, thank you, tym większą masz armię cząsteczek, że tak powiem. Więc jak masz cząsteczki wody, akurat mi przynieśli wodę. Czyżby przypadek? Mówię o wodzie. Nie planowałam tego, ale w moim życiu tak się dzieje, jak w filmie. Biorę wodę do ręki i sobie programuję. Wyobrażam sobie, że tutaj są cząsteczki srebrne i niebieskie. Tę technikę mam od Walerii Lukianowej. Od niej zaczerpnęłam tę technikę, więc jak bierzesz wodę, wyobrażasz sobie, że w niej są srebrne i niebieskie cząsteczki i mówisz do nich to, co mają ci przynieść. Mają mi przynieść nieśmiertelność i mają mi przynieść, co najczęściej sobie życzę. Więc teraz znasz moją największą tajemnicę. Tak, chcę nieśmiertelność. Więc oto zaprogramowałam moją wodę na nieśmiertelność. I będzie tak. Zawsze trzeba powiedzieć na końcu i będzie tak. Im więcej energii masz w sobie, im mocniejszym jesteś stworem, tym szybciej słuchają się ciebie wydarzenia, cząsteczki wody i wszystko dookoła. Ale ponieważ woda jest w naszym organizmie, no i inne cząsteczki też są, no ale nawet nie wiem, dlaczego wodę programować jest lepiej. Myślę, że z wizualnego punktu widzenia, bo wodę widzisz, a innych cząsteczek nie widzisz. Ja je czuję, więc dla mnie wszystko jedno, czy ja programuję przestrzeń dookoła mnie na to, co chcę, na wydarzenia, na reakcje ludzi, czy ja programuję wodę. Ale wodę każdy widzi, dlatego łatwiej ją zaprogramować, więc mówię do niej to, co chcę, więc w imię tego, kim jestem, oto ta woda się naładowuje moją nieśmiertelnością i wieczną młodością. I będzie tak. Inaczej smakuje nawet. Była dobra, stała się jeszcze lepsza. Drugie pytanie o zmianie koloru oczu. Nie próbowałam zmieniać, lubię swoje bardzo zielono-szare. Można zmieniać, słyszałam, nie próbowałam. Dalej. Stan szczęścia. Jak osiągnąć stan permanentnego szczęścia? Ja w tym szczęściu przebywam. I to jest największy skarb, który mam. Ten stan, jego nasycenie jest proporcjonalne poziomowi słuchania swojej duszy. To są wszystkie moje wideo, w skrócie. Wszystko, co mówiłam dotychczas, jest nacelowane na to, żeby być w potoku, w stanie szczęścia. Tego nie da się wytłumaczyć w jednym zdaniu. To jest wierność samemu sobie, to jest niepozwalanie innym doradzać sobie, kiedy nie pytasz o zdanie. To jest niepozwalanie innym kpić z ciebie, ucinanie wszystkich, kto chce usiąść tobie na głowie, kto chce tobą manipulować, kto sprawia, że się nie czujesz najlepiej. To jest wierność swojej duszy, odpowiadając krótko. To jest coś, co prowadzi, zapewnia i podtrzymuje stan permanentnego szczęścia. I to jest stan najwyższej energii. Kiedy słuchają się ciebie cząsteczki. Co było jeszcze w pytaniach? Zaraz przeczytam i odpowiem na kolejne. Co daje świadomy sen? Świadomy sen daje namacalne potwierdzenie mózgowi, że świat nie ogranicza się tym, co widzimy w fizycznym świecie. Więc kiedy oglądając swój sen, nagle rozumiesz, że jesteś tak naprawdę w śnie i sterujesz dalszym biegiem wydarzeń, wtedy coś na zawsze przeskakuje w mózgu. I kiedy wracasz do tego trójwymiarowego życia tutaj, pojawia się pytanie czasem, a co jeżeli to, co teraz widzę, to jest tak naprawdę sen i nagle się obudzę?
A co jeżeli to, co teraz widzę, jest moim snem, w którym mogę wpływać na to, co się wokół dzieje? Więc świadome sny rozszerzają wyobraźnię, perspektywę oraz przyspieszają w tempie kosmicznym namacalne odczuwanie tego, że świat nie ogranicza się tym, co tutaj widzimy, oraz daje prawo, świadome sny dają wewnętrzne prawo na podważanie wszystkiego i na tworzenie swojej rzeczywistości i na poszukiwanie narzędzi. Świat wokół i życie staje się taką po prostu ekscytującą przygodą, pełną niesamowitych niespodzianek i surprises, niespodzianek. No i teraz programowanie, afirmacje, wizualizacje. Jest prosty schemat, jak wszystko działa u nas w życiu. Pierwsze są myśli, dalej idą stany emocjonalne, a trzecie, nasze działanie i reakcja otoczenia na to, co włożymy do mózgu, tak się poczujemy. Sam o tym doskonale wiesz. Jeżeli zaczniesz przypominać niemiłe momenty życia, od razu, jako skutek poczujesz strach, ból, w środku będzie takie niemiłe, gorzkie, gorycz uczucie. Więc po to jest nam dany mózg. Nie myśl o takich rzeczach. Nie trzeba o nich myśleć. Nie ma ich, to jest przeszłość. Kiedy o nich myślisz, to je tworzysz na nowo. Więc myśli są nierozerwalnie związane ze stanami emocjonalnymi. Jeżeli jakoś się czujesz teraz, to jest skutek tego, że programowałeś swoje myśli, swój mózg. Więc domyśliłeś się do tego, że widzisz świat w taki, a nie inny sposób i teraz czujesz się tak, a nie inaczej. A to, jak czujesz się, warunkuje jasność świecenia twojej aury, moc twojej energii oraz oczywiście to, co przyciągasz do swojego życia i kogo przyciągasz do swojego życia. Więc programowanie, wizualizacje, afirmacje są fajne, są potrzebne. Lepiej to niż powielanie niemiłych wydarzeń z przeszłości. Lepiej się zająć naprawdę afirmacją, wizualizacją. Powtarzałam przez jakiś czas wyrażenie w dzień i w nocy wszystko mi sprzyja. Wzięłam to z Potęgi Podświadomości, książki Murphy'ego, moja pierwsza książka na tej drodze, którą przeczytałam, jak miałam 14 lat. To jest droga. Trzeba mózgu się mierzyć. Thank you very much. Zaraz będę jeść zupę moją ulubioną tajską, pełna warzyw. Taka fajna. Boże, jak ją lubię. Afirmacje, wizualizacje, jak najbardziej. To wszystko coś, co się wzmocni. To jest coś, co da ci kontrolę nad swoim mózgiem. Jakąś początkującą kontrolę, kiedy nie pozwolisz mu uciekać do wałkowania niepotrzebnej przeszłości. Jak najbardziej to działa. Fokusujesz się na tym, czego chcesz. Czyli fokusujesz się na celu spoza ściany, o którym mówiłam w poprzednim moim wideo. To wszystko narzędzia fajne, bardzo potrzebne i one są poprzednim etapem do przetworzeniem swojego życia. Kiedy czujesz lepiej energię cząsteczki, to już działasz, już tworzysz. Nie tylko już wiesz, czego chcesz, czujesz, że możesz to osiągnąć też dzięki snom, świadomym snom. Tylko ty już z wielkim zdeterminowaniem to robisz i z podejściem takiego gracza, który gra w hazardową grę. Zmienia się jakość drogi do celu, bo ty już do niej idziesz, już bardziej wiesz na poziomie swojej krwi, swojego jestestwa, że możesz to dostać i że to dostaniesz. Wszystkie narzędzia są dobre. Wizualizacje, afirmacje, jak najbardziej. Ale trzeba coś osiągać też. Bo jeżeli nie dostarczysz namacalnych dowodów mózgowi na to, że jesteś coś wart, on będzie sabotować twoje afirmacje. Więc dla trwałego efektu musi być całokształt działań. Afirmacje, programowanie tak, ale nie przez dziesięciolecia. Tylko naafirmowałeś sobie coś, osiągnąłeś, zafiksowałeś, przemyślałeś, okej, jestem, działa, super, krok po kroku to działa, się działa, to wszystko działa, okej, jestem silniejszy, już wiem na pewno, że działa. I taka historia tego, co na pewno zadziałało, wskutek małych elementów, które zadziałały dzięki afirmacji i wizualizacji, czyni cię o wiele silniejszym, wyposażonym w większą siłę,
przy wytyczaniu kolejnych celów. I narzędzia Twoje się powiększają, możliwości Twoje rosną. To jest droga, tak jak mówię, i nie ma nic bardziej ekscytującego na tym świecie niż ta droga rozwoju.